Właśnie zakończył się 55. Krakowski Festiwal Filmowy. Zanim jednak poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, odbył się pokaz specjalny Festiwalu Filmu Niemego. Czarownicę w reżyserii Benjamina Christensena można było zobaczyć na żywo z muzyką Adama Bałdycha i Pawła Kaczmarczyka. Podczas ceremonii wręczenia nagród w kinie Kijów Centrum poznaliśmy laureatów czterech konkursów. Ten wieczór zdecydowanie należał do filmu Mów mi Marianna. Reżyserka Karolina Bielawska wychodziła na scenę kilkakrotnie. Historia Marianny, która dokonała dramatycznego wyboru pomiędzy życiem w zgodzie ze swą tożsamością, a byciem z rodziną, nie tylko zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na najlepszy film dokumentalny, ale także została nagrodzona przez festiwalową publiczność. Życie jest piękne i dla takich chwil warto żyć. To jest właśnie ten moment. Ten film, uważam, jest dowodem na to, że warto walczyć o to, w co się wierzy. I to nie tylko dotyczy Marianny, mnie, ale wszystkich osób, które o coś walczą. Tego dnia triumfowała również Aleksandra Maciuszek. Jej Casablanca zwyciężyła w konkursie polskim, a także zdobyła Srebrny Róg za najlepszy średniometrażowy film dokumentalny. Laureatka z Krakowem i festiwalem jest mocno związana. Teraz będę brzmiała pompatycznie, ale to tak naprawdę bardzo dużo sensu nadaje życiu, bo ja wyjechałam trochę wariacko na tą Kubę 5 lat temu. I nie było wiadomo, co z tego wyjdzie. I jakby móc wrócić do domu i że to, co się robi, podoba się w domu, no to jest po prostu coś strasznie ważnego. Najlepszym filmem krótkometrażowym okazał się Hotel 22 w reżyserii Elizabeth Law. Krótki dokument, będący zapisem jednej nocy w autobusie, jest komentarzem na temat społecznego niedostosowania w miejscu, w którym przepaść między biednym a bogatym urasta do kolosalnych rozmiarów. Do filmu odniosła się obecna na uroczystości wiceprezydent miasta Krakowa, Magdalena Sroka. Tam, gdzie współczynnik Florydy rośnie, tak zwany współczynnik Florydy, czyli współczynnik innowacyjności, rośnie też współczynnik Giniego, czyli współczynnik nierówności społecznej. Myślę, że my jako półklasa bogów, kreatywy, powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić. W krótkim metrażu przyznano także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Otrzymały ją reżyserki filmu Miejsce, które nazywam domem. We were very surprised and honored just to be nominated. So we came here with no expectations and we just felt very honored just to be here and then we heard the film name, our film's name and we couldn't believe it and we were very, very surprised and we couldn't believe that we were going up on stage. Najlepszym dokumentem muzycznym został film pod tytułem Kurt Cobain – Montage of Heck w reżyserii Bretta Morgana. W konkursie tym przyznano także jedno wyróżnienie, które zdobył Ayad Najafi za film Pieśni bez ojczyzny. Obraz stara się przywrócić głos irańskim kobietom, którym od czasu rewolucji islamskiej nie wolno śpiewać solo w miejscach publicznych. It's hard to name them. It was 5 years project, but my most personal difficulty was to encounter with this reality that the female voice is forbidden and I couldn't understand why. Uroczystego zamknięcia 55. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego dokonała dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz. Jesteście Państwo nam wszystkim bardzo potrzebni. Róbcie to, co robicie. Z Wami świat jest mądry, lepszy, szlachetniejszy, ludzki. Naprawdę jesteście perłą w koronie kinematografii. Dziękujemy Wam za Wasze filmy. Czytała Karolina Bielawska, reżyser filmu Mów mi Marianna.